Cześć kochane, witam Was serdecznie, oczywiście Panów też bardzo serdecznie witam. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was taką moją krótką historię odnośnie tego, jak pokonać nerwicę i jak sobie dać radę z tą niefajną i bardzo uporczywą chorobą, bo niestety nerwica jest chorobą i trzeba to sobie uświadomić. Ja sama walczyłam z nerwicą praktycznie 3 lata. I naprawdę wiem, jakie to jest ciężkie. Bardzo wiele osób do mnie pisze na temat nerwicy, na temat tego, że sobie nie daje rady, na temat tego, że nie wiedzą, co ze sobą robić. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego filmiku, bo się Wam przyda. Więc kochani, od czego w ogóle zacząć? Po pierwsze musicie sobie uświadomić, jeśli zmagacie się z nerwicą, nie jesteście psychiczni, to nie jest choroba psychiczna i jeśli macie z tym problem, to odsyłam Was do psychologa i do psychiatry, ponieważ oni tylko jakby są w stanie Was, że tak powiem, doprowadzić do pewnego poziomu, w którym zaczniecie myśleć i funkcjonować nie emocjami nerwicy, tylko tym, jacy jesteście. Mi bardzo pomogła psychoterapia, ale zaznaczam, ta psychoterapia była już jakby w późniejszym okresie, kiedy się sama wyleczyłam, bo właśnie ja, osoba, na którą się patrzycie, która się do Ciebie uśmiecha, to osoba, która się sama wyleczyła z nerwicy, która sobie dała radę i która absolutnie bez żadnych leków dała radę się z tego wyleczyć i mam nadzieję, że pomoże Wam ten filmik w tym, żebyście również i Wy pokonali tą nerwicę sami, nie liczyli na innych i przede wszystkim nie liczyli na leki, ponieważ leki uzależniają i to jest błędne koło, nie zrozumcie mnie źle. To nie chodzi o to, że ja nie wierzę w lekarstwa. One oczywiście dają, ale one jakby są takim środkiem doraźnym, tak, że one działają na chwilę. Później to jest jakby takie błędne koło. My musimy znowu te leki brać, żeby się wzmocnić, żeby poczuć, że jest z nami ok. Słuchajcie, generalnie ja w pewnym momencie swojej nerwicy miałam tak, że nie byłam w stanie się ruszyć, nie brałam tych tabletek, ale musiałam po prostu z nimi gdzieś jechać. Do Zakopanego, nad morze, za granicę, po prostu cały czas musiałam mieć w torebce. Nie wstydzę się tego, to jest uzależnienie psychiczne. Miałam w torebce Xanax przepisany przez psychoterapeutę, którego nigdy nie wzięłam. Natomiast samo poczucie to, że ja mam to jakby w torebce, bardzo mi pomagało, że w każdej chwili to wziąć będę mogła. Nie polecam uzależniać się od takiej zależności z lekami, ponieważ kochani, no tak naprawdę zawsze będziecie mieć jakby z tyłu głowy, że jeśli coś się będzie dziać, to Wy możecie to wziąć. To nie o to chodzi. Trzeba samemu starać się z tego wydobyć, samemu starać się z tym walczyć. No dobra, przechodzę do konkretów. Jak to zrobić? Bo każdy się mnie pyta, jak Ty to zrobiłaś, jak Tobie się udało. To nie był absolutnie proces, który trwał tydzień. To nie był proces, który trwał 2 tygodnie. To jest naprawdę ciężka, mozolna praca i bardzo często było tak, że kiedy mi się wydawało, że już wychodzę z tego, okazywało się, że dzieje się taka sytuacja w moim życiu, a miałam bardzo wiele sytuacji stresowych i żyłam w pewnym momencie w tak generalnie niszczącej relacji i środowisku, że wszystko potęgowało moją nerwicę zamiast ją jakby uspokajać. Także kochani, pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, żeby odciąć się absolutnie wszystkimi możliwymi siłami, żebyście się odcięli od wszystkiego, co Was gnębi psychicznie i fizycznie. Ja wiem, jak to brzmi i wiem, że mi powiecie zaraz tak łatwo Ci mówić, bo to, bo tamto, bo siamto. Nie, kochani, nie łatwo mi mówić, nie będę tutaj wywlekać swoich prywatnych spraw, natomiast uwierzcie mi, że po prostu pierwszym etapem wyleczenia nerwicy jest odcięcie się od toksycznych ludzi, od toksycznych relacji, od toksycznych miejsc. Kochani, to jest bardzo ważne, dlatego że Wam się wszystko będzie kojarzyć z pewnym toksycznym człowiekiem, czy z toksycznym miejscem, z toksyczną historią, jeśli Wy w tym zostaniecie. Jeśli nie chcecie w tym zostać, to ja trzymam mocno kciuki, że Wam się to uda. Oczywiście tu jest bardzo ważne to, żebyście robili kilka rzeczy naraz. Pierwsza rzecz, odcinamy się od toksycznych ludzi i od toksycznych miejsc. Druga sprawa, musicie się skupić na tym, co chcecie osiągnąć. Bardziej skupiajcie się na jakiejś pozytywach i na rzeczach, które Was motywują. Możecie sobie zapisywać codziennie, co się fajnego zdarzyło, co Was zmotywowało. Po prostu musicie nastawić swój umysł na
jakby pozytywne aspekty różnych zdarzeń i sytuacji, a nie na te negatywne, bo w nerwicy bardzo to jest łatwe, że my się skupiamy tylko na negatywnych rzeczach i bardzo często nerwica idzie w połączeniu z depresją. Kolejna rzecz jest taka, żeby znaleźć dobrego psychoterapeuty, to jest kuresko, za przeproszeniem, ważne, żebyście wiedzieli, że jesteście w dobrych rękach. Kochani, naprawdę nie żałujcie na to pieniędzy. Mówię to absolutnie z własnego doświadczenia. Miałam różnych psychoterapeutów i naprawdę na pięciu tylko jeden mi był w stanie pomóc. Sprawdźcie opinię, sprawdźcie, czym się zajmuję. Ja akurat miałam nerwicę lękową i na pewno do końca życia w pewnym stopniu mi ona zostanie, natomiast uważam, że psychoterapeuta bardzo mi pomógł. Aczkolwiek do tego, do jakby stadium, w którym zrozumiałam, z jakiego powodu ta nerwica była, jak sobie z nią radzić, doszłam sama. On mi pomógł jakby uspokoić, wyciszyć emocje i spowodować, że zaczęłam zmieniać jakby swój tryb i system życia, natomiast generalnie sam mi nie pomógł dojść do pewnych rzeczy, w których dzięki którym ja w tej nerwicy byłam. Także bardzo ważne jest to, żeby też spędzać ze sobą czas, żeby siebie poznać, żeby siebie akceptować. To jest niesamowicie ważne, kochani. Ja na przykład chcąc nagrać ten filmik, zastanawiałam się pół roku, czy go nagrać, czy nie, bo bałam się tego, co będziecie pisać, że będziecie podważać to, co ja mówię, że nikt mi nie uwierzy, że w sumie się wymądrzam itp. itd. Dzielę się swoją historią, nikt mi za to nie płaci. To jest mój czas, moja historia, moje doświadczenia, a po prostu to, że dostaję około 100 wiadomości tygodniowo na temat nerwicy lękowej, spowodowało, że ten filmik nagrywam. Więc naprawdę chcę Wam pomóc i chcę, żebyście podjęli przynajmniej walkę. Sam fakt, że Wy tą walkę jakby podejmiecie, wzmocni Was. I na pewno będzie nieraz tak, że się będziecie załamywać, że będą historie, bo wszechświat cały czas nas sprawdza. Nieraz będą historie, że coś się stanie, że Was jakby załamie znowu ta nerwica i znowu będziecie czuć kołatanie serca. Słuchajcie, ja byłam w takiej nerwicy, że ja nie byłam w stanie przejechać 20 km do Krakowa, bo tak się czasami tak się bałam, taka byłam przerażona. Także kochani, naprawdę nie umieracie, nic Wam się nie dzieje, nie będziecie mieć zawału, nie jesteście chorzy na raka, zrozumcie to, to jest wszystko w Waszej głowie, to jest tu. Nie macie chorych dzieci, nic się złego nie dzieje, zrozum to, jesteś wspaniałym człowiekiem i masz prawo żyć tak jak chcesz, musisz to sobie codziennie powtarzać, możesz sobie puszczać ten filmik ile chcesz razy, mam nadzieję, że Ci się przyda i bardzo bym chciała, żebyście podjęli tą walkę, bo po to jakby nagrywam. Ale tak naprawdę wszystko, co z całą nerwicą jest tak, że wszystko się dzieje w głowie. Więc tak naprawdę nikt z zewnątrz, jak będziecie płacić miliony za terapeutę i leki, nic z Was tak nie uspokoi, jak Wy sami możecie z siebie uspokoić. To, co mi pomogło, to to, że zaczęłam robić więcej rzeczy, które sprawiały mi radość. To było bardzo powolne, ponieważ byłam w takim momencie, że mi nic radości nie sprawiało, ale powoli zaczęłam jeść to, co lubię. Nie patrzyłam totalnie na dietę, bo tu ważniejsze, oczywiście nie mówię, żeby jeść 50 kg czekolady dziennie, ale pozwalam sobie na drobne przyjemności i się nimi zaczęłam cieszyć, bo był moment, że się nie cieszyłam niczym. Także drobne przyjemności sobie sprawiajcie każdego dnia. Skupiajcie się na pozytywach. Możecie je sobie pisać na kartce. Bardzo mi pomogła joga. O tym pisałam już we swoim wpisie. Zapraszam na www.sekrytypiękna.pl. Tam jest napisane cała historia, jak wyleczyłam swoją nerwicę. Natomiast bardzo mi joga pomogła. Dużo osób o tą jogę mnie pyta. Od razu mówię, to nie było tak, że od razu zapałałam miłością do jogi, jaka joga jest zajebista, jest super, damy sobie radę. Szczerze mówiąc, nienawidziłam jogi. Po prostu joga była dla mnie masakra. Przez pierwsze 3 miesiące, słuchajcie, ja wstawałam i płakałam, że ja muszę na to cholerstwo iść. Przez pierwsze 2 tygodnie strasznie mi się kręciło w głowie, jak chodziłam na jogę. Było mi niedobrze. Mój brat mi powiedział, że to jest po prostu jakby etap oczyszczania się moich emocji, mojego organizmu z tych wszystkich negatywów, które w sobie miałam przez tyle lat. I rzeczywiście coś w tym było. Przez jogę stałam się o wiele spokojniejsza. I kochani, uwierzcie mi, myślę, że dzięki jodze po prostu przestałam cały czas panikować i cały czas się bać, że ja gdzieś muszę jechać, że ja coś muszę zrobić, że ja zaraz umrę. Tysiące razy budziłam się w nocy z kołataniem serca, że ja umieram, budziłam rodziców, budziłam cały dom, że ja muszę do szpitala, bo ja zaraz umrę. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, ale nieraz były sytuacje, że dzwoniłam do mamy, że ja muszę jechać 20 km, ja się boję, bo umrę. Nie byłam w stanie prowadzić szkoleń kosmetycznych, bo jestem trenerem, dlatego że się bałam, że zaraz coś mi się stanie. Także kochani, z autopsji wiem, że mi joga bardzo pomogła, ale niekoniecznie musi być tak, że Wam pomoże. Także
jest dużo technik relaksacyjnych i spróbujcie czegokolwiek. Spróbujcie jogi, spróbujcie medytacji, spróbujcie wyciszenia, spróbujcie jakichś motywacyjnych filmików, które są na internecie, na YouTubie, tak? Możecie sobie słuchać muzyki relaksacyjnej, możecie sobie wpuszczać afirmacje. Jest teraz tyle możliwości i te wszystkie możliwości są za darmo. Wystarczy, że wejdziesz w internet. Możesz. Ja uwielbiam czytać książki. Zaczęłam czytać jeszcze więcej książek niż czytałam do tej pory. I jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłam, która mi strasznie zaczęła sprawiać radość, to jest prowadzenie bloga, kochani. 3 lata prowadzę Sekrety Piękna i jestem przeszczęśliwa, że się odważyłam to zrobić, mimo że totalnie nie wiedziałam, jak to się robi, nie wiedziałam, jak zakładać bloga, nie wiedziałam, jak go prowadzić. Dzisiaj mam 34 tysiące fanów na Facebooku i ponad prawie 2 miliony wyświetleń bloga. Także, kochani, warto jest robić to, co chcecie i warto jest robić to, co sprawia Wam radość, naprawdę. Nawet jeśli nie widzicie w tym większego sensu, to sam fakt, że Wy coś dla siebie zrobicie, wzmocni Was. Każdego dnia postarajcie się robić coś dla siebie, coś takiego właśnie wzmacniającego, tak? Waszą psychikę, wasze poczucie wartości. Starajcie się wszystkim życzyć dobrze. To nie jest łatwe. Jeśli ktoś Cię zgwałcił, ktoś Cię zdradził, ktoś był dla Ciebie niemiły, to nie jest łatwe, żeby być nagle fajnym, dobrym człowiekiem. Nie musicie wszystkich kochać i Was nie muszą wszyscy kochać. Pamiętajcie o tym. Ale to nie znaczy, że macie innym ludziom życzyć źle. Byłoby znakomicie, gdybyście jakby te złe emocje po prostu odcinali każdego dnia od siebie. One niech spadają, a tu tylko zostawiacie te pozytywne emocje, które Was wzmacniają jako człowieka, wzmacniają Was mentalnie. Jeżeli nie lubisz czytać książek, nie wiem, niektórzy lubią malować, niektórzy lubią masterkować, niektórzy lubią chodzić po górach. Jest tysiące rzeczy, które możecie robić i wcale nie potrzebujecie do tego pieniędzy. Możecie malować, możecie iść na rower, możecie iść się przejść, możecie szukać ukojenia w Bogu, w wierze, że Wam się uda, możecie szukać siły w rodzinie, naprawdę. Zawsze są jakieś pozytywy, na których możecie się skupiać, a internet daje dzisiaj niesamowite możliwości w tym, żeby sobie pomóc. Także kochani, pozytywne myślenie, czy skupianie się na pozytywa, ponieważ to nie jest tak, że od razu pozytywne myślenie Wam, nie wiem, wykiełkuje w głowie i będziecie od razu zajebiści i nerwica odejdzie na zawsze. Tak nie jest. Trzeba codziennie ćwiczyć. Wychodzenie z nerwicy to jest bardzo ciężka praca, bardzo. Bo musisz to zrobić sam i w tym Ci nikt nie pomoże i musisz to robić codziennie, mozolnie, dzień w dzień. Mi wychodzenie z nerwicy zajęło około, myślę, że taki dobry rok, intensywny rok. Natomiast tak, żeby dojść całkowicie do siebie po wszystkich wydarzeniach, które były w moim życiu, to było, 3 lata. Kochani, 3 lata dochodziłam do tego momentu, w którym jestem teraz. Czy to jest dużo? Biorąc pod uwagę całe życie, nie. Biorąc pod uwagę to, że żyłam w nerwicy 10 lat, czy tam 12, to nie jest dużo te 3 lata. Natomiast przez te 3 lata bardzo dużo pracy wykonałam, bardzo, bardzo dużo musiałam zrozumieć i bardzo dużo poświęciłam sobie czasu. Dałam sobie prawo do tego, żeby sobie dawać ten czas i Wy też sobie dajcie prawo do tego, ponieważ czas to jest coś, co Wam się nie zwróci. I to, że wykorzystujecie go na złe osoby, na złe związki, na złe decyzje, to jest Wasza odpowiedzialność i nie obwiniajcie się za to, bo każdy popełnia błędy. Próbujcie robić to, co Wam sprawia radość. To jest tak naprawdę najfajniejsza i najłatwiejsza i tak banalna rzecz do wykonania, że ludzie o tym zapominają. Robienie tego, co się lubi, co sprawia nam radość, to jest pierwsza rzecz. Odcięcie się od toksycznych relacji i ludzi. Jakieś techniki relaksacyjne, czyli yoga, medytacja, nie wiem, słuchanie muzyki relaksacyjnej, psychoterapia, ale tu bardzo zwracam uwagę na to, żeby poszukać kogoś dobrego. Otaczajcie się też bardziej pozytywnym nastawieniem, pozytywnymi ludźmi, nie dajcie sobie jakieś cytaty motywujące do pokoju. Słuchajcie nie wiadomości, jakichś motywujących nagrań. Naprawdę jest tego miliony rzeczy, które możecie robić. Jeśli jest sytuacja, że nie radzicie sobie bez leków, to też nie czujcie się winni, że je zażywajcie. Po prostu miejcie jakby świadomość, że zażywanie ich na dłuższą metę nie ma sensu, bo tak się do nich przyzwyczajicie, że nie będziecie w stanie bez nich żyć. Nie skupiajcie się cały czas na tym, że ktoś Was zostawił, że to jest złe, tamto jest złe, że pensje są marne. Jakby to jest taki mechanizm samozazębiający się. Im bardziej się będziecie na tym skupiać, tym bardziej to będzie trwać. Rozumiecie? Tak jest ze wszystkim. Im bardziej będziecie się skupiać na tym, że chcecie coś ze sobą zrobić. Ile razy powiedzieliście sobie na przykład w ciągu roku, że siebie kochacie? Albo na przykład, że jesteście z siebie dumni? Albo na przykład, że Wam się uda?
A ile razy sobie mówicie, że jest wszystko chujowe, że to będzie beznadziejne, że to się nie uda, że on mnie nie kocha, że pewnie mnie zdradza, że to, że tamto. Kochani, to wszystko jest w głowie. Wy sami jakby musicie zacząć kontrolować myśli, które w sobie macie. Nikt tego za Was nie zrobi. Za mnie też czego nikt nie robi. A ja mam tysiące różnych myśli. Słuchajcie, miliony razy chciałam rzucić wszystko gdzieś. Naprawdę, to nie... To jest tak jak mówię, praca z nerwicą to jest praca całe życie. I ja mam świadomość, że ta nerwica zostanie mi gdzieś tam w zalążku zawsze. To nie jest tak, że na 100% się z niej wyleczymy, ponieważ się nie da. Te lęki, które w sobie mamy, one są, ale można je stłamsić, można je po prostu zwalczyć w zarodku, a nie nakręcać się, że coś się dzieje, że będzie wojna światowa, że ten wygra wybory, że tu nie będziemy mieć pieniędzy na to, na tamto. Słuchajcie, naprawdę wszystko zależy od naszego nastawienia. Jest miliony książek i naprawdę każdy jeden człowiek sukcesu i każda jedna kobieta sukcesu mówi o tym, że jakby myślenie tutaj bardzo wiele zmieniło w ich życiu. Także kochani, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, adres mailowy jest na dole. Zapraszam do kontaktu. kontakt@sekrytypiękna.com.pl. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojego bloga sekrytypiękna.com.pl i oczywiście mojego fanpage'a o tym samym tytule, czyli Sekryty Piękna. Tam jest bardzo dużo motywacji, bo od 3 lat staram się dawać tą motywację ludziom i staram się nie tylko skupiać na aspekcie kosmetycznym jako kosmetolog, ale przede wszystkim na aspekcie psyche, tak? Na tym, żeby wzmocnić kobiety, wzmocnić wartość kobiet i na aspekcie ogólnie tego, że wszyscy ludzie po prostu zasługują na to, żeby żyć swoim torem i pamiętajcie, że Wy sami decydujecie o swoich myślach. Wy decydujecie tylko o tym, co jest w głowie. Nikt tego za Was nie zrobi. Ani rodzice, ani mąż, ani psychoterapeuta, nawet jakby kosztował miliony złotych. Całe życie spędzicie ze sobą. Nie wiadomo, czy będziecie z mężem za 20 lat, czy będziecie z żoną, czy dzieci nie opuszczą domu. Całe życie będziecie z sobą, więc bardzo Was proszę, zadbajcie o to, żeby to życie było wysokiej jakości, a nie nikłej, bo życie w ciągłej nerwicy to jest niestety życie w nikłej jakości, a my chcemy żyć w jak najlepszej jakości, więc bardzo proszę, żebyście posłuchali tego filmiku tyle razy, ile trzeba, na spokojnie, zróbcie sobie notatki, zawsze możecie do mnie napisać, każdy, kto do mnie napisał, zawsze dostaje odpowiedź zwrotną, także kochani, życzę Wam dużo siły, naprawdę dużo siły i życzę Wam, żeby nerwica odeszła sama i żeby do Was nie wracała, bo no, życie z nerwicą to nie jest po prostu życie. Mam nadzieję, że mój filmik Wam pomógł. Zapraszam do subskrypcji, będzie więcej filmików, także życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaki!